Honorata Skarbek miała stalkera. Jej historia mrozi krew w żyłach. Honorata Skarbek, znana jako Honey, od lat prężnie działa w branży muzycznej. Choć popularność przyniosła jej rzesze fanów, wokalistka na własnej skórze przekonała się, że sława ma również swoje ciemne strony. Gwiazda nagrała TikToka, w którym wyjawiła, że miała stalkera. Mężczyzna sprawił, że zarówno ona, jak i jej bliscy, nie mogli czuć się bezpiecznie. Honorata Skarbek karierę zaczynała będąc jeszcze nastolatką. O wokalistce głośno zrobiło się w 2011 roku, kiedy wydała swój debiutancki album, zatytułowany Honey. Na przestrzeni lat wykreowała kilka utworów, które podbiły listy przebojów, Sabotaż, No One, czy Nie powiem jak. Widzowie mogli ją także oglądać w programach rozrywkowych. Wystąpiła m.in. w Tańcu z Gwiazdami i Twoja twarz brzmi znajomo. W 2024 roku stworzyła natomiast podcast Wonder Woman, w którym spotyka się z inspirującymi kobietami. Wokalistka prężnie działa również w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się z fanami swoją codziennością. Ostatnio na jej TikToku pojawił się filmik, w którym wyznała, że przez wiele lat miała stalkera. Jej historia poruszyła wielu internautów. Skarbek ujawniła, że chodzi o mężczyznę, który od wielu lat zasypuje ją wiadomościami. Kiedy przygotowywałam materiał na policję, zorientowałam się, że dziennie potrafiłam dostawać po kilkadziesiąt maili. Cała historia wyglądała bardzo podobnie jak z serialu Reniferek, natomiast nigdy nie mieliśmy bezpośredniego kontaktu, opowiadała. Stalker nie ograniczył się jednak tylko do wysyłania maili. Pewnego dnia zapukał również do jej drzwi i groził jej bliskim. Dlaczego bałam się tego mężczyzny? Ponieważ w wiadomościach były tam insynuacje na tle seksualnym. Była tam wyznawana miłość, następnie nienawiść. Pamiętam, że mój ówczesny chłopak otrzymywał groźby, pisał wszystkie szczegóły na temat moich rodziców, relacjonowała. Wszystkie te działania sprawiły, że artystka postanowiła udać się na policję. Jak przyznała jednak, działania funkcjonariuszy mocno ją rozczarowały. Usłyszałam, że nie ma się co dziwić. W końcu jestem osobą publiczną i to normalne, że mam dziwnych wielbicieli. Ze strony policji spotkała mnie totalna ignorancja, żaliła się. Ostatecznie policji udało się jednak dotrzeć do mężczyzny. Stalker otrzymał zakaz zbliżania się do artystki, jednak ona wciąż nie czuje się do końca bezpieczna.